Cecylia, ty przecież zawsze malowałaś. Nie jesteś taki fenomenem od dawna. Żartujesz. Ale nie tak żartuję. Ale tak prawdę mówiąc, to rzeczywiście. Zaczynałam od ulicy. Jak wiesz, mieszkaliśmy na ulicy Kolejowej, a tam był taki ostry zakręt, asfalt. I na tym asfalcie powstawały moje dzieła. Cecylia! Złaź z tej drogi, zaraz ci coś rozjedzie! Tato, poczekaj chwilę, ja muszę to skończyć! Artystka się znalazła. Danusia, weź jej coś powiedz, bo nie wytrzyma. Złaź z tej jezdni! Ale mamo! Żadnego, ale do domu powiedziałam! Szczęście, że twoja kariera nie skończyła się na ulicy, Cecylkia. No tak, oczywiście. Miałam wystawy w Danii, w Niemczech, na Litwie. No, a w Lubaniu też miałam trochę wystaw. Tak, no wiesz, cały czas coś tam maluję, coś tam tworzę. Otóż z ulicą Kolejową wiąże się pewna sytuacja, która zaważyła o dalszym moim życiu. Otóż miałem motocykl marki WSK, no i zdarzył mi się wypadek, prawda? Omanie straciłem nogi. Poważna sprawa. Ale zyskałem żonę. O, widzisz? W sumie wyszło na dobre. Ta blizna, pozostałość po wypadku. Ojej, straszna. A to pozostało po żonie. A ty, Różo, nasza pyzo na polskich dróżkach, z pewnością masz dużo wspomnień z własnych podróży. Tak, w tych trudnych czasach udało mi się zwiedzić wiele miast i państw. Ja już taka jestem, że chcę zobaczyć wszystko, dowiedzieć się więcej niż mówi przewodnik. Czy dalej gubisz się w tych swoich wędrówkach? Tak, widocznie taka to moja przypadłość. Pamiętam, jak zgubiłam się przy Ostrowie Tumskim. Się zgubiłam. Pokaże mi pani, jak dotrzeć na Ostrów Tumski. Jasne, pewnie, bez problemu. To na Ostrów Tumski musi pani iść tutaj tą drogą. I tam, jak skręci pani w prawo. A pamiętacie tą piosenkę? Jaką? Miłość Portofino. Tak. Tamtego roku w Portofino skończyłam 18 lat. I nie wiedziałam, co to miłość, tu w Portofino,
Nowy Bojak. Naprawdę nie wiedziałyście, co to miłość. W tamtych czasach słuchałam namiętnie radia. To była jedyna rozrywka. Kochani, ale w dawnych czasach nie każdy miał radio. My mieliśmy głośnik, kołchoźnik tak zwany, z jedną tylko stacją. U nas w domu było Radio Stolica z adapterem, a mój tato słuchał Radio Wolnej Europy. Nie baliście się sąsiadów, którzy uprzejmie doniosą? Że obywatel Janusz Kowalski. Z poważaniem obywatel. Kochani, za wcześnie się urodziłam. Mogłabym mieć dzisiaj stałą galerię nie tylko w mieście w Lubaniu, ale może gdzieś dalej. Ale się rozmarzyłam, co? Ja nie żałuję tamtych lat, chociaż moja kariera mogła się potoczyć w kierunku muzyki. No a tak zostało mi tylko granie przy ognisku. Cieszę się, że dzisiaj można zwiedzać inne kraje bez wiz. A ja się cieszę, że teraz można mówić to, co się chce i słuchać tego, czego się chce. Moi drodzy, puśćmy wodze naszym marzeniom, wspomnieniom i cieszmy się każdym dniem.